mecz drużony z Grudziądza z tymi z Leszna. Czy ta wygrana przyjezdnych oznacza, Darku, że mamy już tutaj u progu sezonu wielkiego faworyta do spadku? Witajcie serdecznie, kochani. Cześć, Patryku. Tak, mamy, tylko pytanie, który to ten kandydat. Nie, oczywiście smród w Grudziądzu może nie jest tak duży jak ten smrodek w Częstochowie. Oczywiście, kto nie wie, to zapraszamy na nasze social media, tam jest kuchnia meczu specjalnie dla was, ale robi się nieciekawie i myślę, że jest jakiś taki, jakaś taka, jak mówili w transmisji, byle jakość, jeśli chodzi o ten zespół z Grudziądza, bo są oczywiście jakieś tam małe promyki nadziei tu i ówdzie, ale to jeszcze nie jest to, no i przegrana 10 punktami z zespołem, z którym mieli się bić Grudziądzanie o ten brak spadku, o to 7., 6. miejsce ewentualnie, playoffowe, no to nie wygląda najlepiej. A ty jak o tym sądzisz, tak mnie podkuszając już zupełnie? Ja wrócę do tematu, jak przeżegnam się i przywitam z państwem. Tutaj witamy serdecznie w tym Parku Maszyn. Tak jest. Ten Park Maszyn wita was w odcinku ekstraligowym. Oczywiście Park Maszyn na Twitterze i Instagramie to są nasze socjale, tam zapraszamy do naszego kontaktu z nami, oprócz tego YouTube'owego i tego podcastowego. Tutaj też oczywiście tych podcastowiczów witamy, ale i też patronite.pl one na Park Maszyn, tam można wesprzeć nasz kanał, dostać taki kubeczek na przykład, czy cokolwiek, różne rzeczy, koszuleczkę nawet taką, jak ja mam dzisiaj, w zależności od tego, oczywiście od progu tak jest. Wsparcia. Oprócz tego bardzo nam pomożecie, jeżeli nie finansowo, to dając lajki albo komentarze pod naszymi materiałami. Czy zgadzacie się z tym, co mówimy, czy nie, ale jak widzicie w ogóle ten mecz, szanse jednej czy drugiej drużyny, to zawsze powoduje, że mamy większą wiralność dzięki wam właśnie i waszemu wkładowi w ten nasz kanał. Oprócz tego oczywiście, kochani, Żużlowa Rodzina się razem trzyma, akcja wsparcia Andrzeja Szymańskiego. W opisie odcinka więcej linków, wszystkich informacji, no i niedługo już na naszym kanale, jak wiadomo, live. No właśnie, i teraz wracając do tego meczu, Darku, bo tak sobie pomyślałem a propos tego, analizując tą drużynę GKM-u, czy to nie jest takie właśnie zbiorowisko jakby ludzi ambitnych, z talentami, ale jednak czy oni właśnie, oprócz tego, że ta juniorka nie wygląda całkiem nie najgorzej i dzisiaj też pokazali, wygrałem w Ainsbing juniorski, to jest tą jakby nie było też jedną z lepszych, chociaż to też było kilka kontrowersji a propos tego biegu juniorskiego, ale te niki i tak naprawdę nikogo więcej, bo ta reszta jedzie tak w kratkę, jak tylko się da. Wiadomo, Fredrik Jakobsen dzisiaj pokazał momentami siłę, ale ta reszta zawodników jakby troszeczkę to, jakby to zbiorowisko małej jakości ekstraligowej, mi się wydaje. I to, wiesz, to troszeczkę przypadkowy ten remis z tym Częstochową. Tak naprawdę byłyby trzy śliwki na ten moment i w ogóle byśmy mówili o kolejnym Ostrowie prawie, tak mi się wydaje. Dzisiaj tak naprawdę każdy, Patryku, za nie mógł w tym meczu, bo i Pedersen to nie był ten zawodnik, co zwykle, bo na swoim torze to dał też się robić Kołodziejowi, chociaż Kołodziejowi teraz każdy się daje robić. Może poza Zmarzlikiem, ale to jeszcze poczekajmy na spotkanie obu drużyn. Natomiast tutaj nie było tego zęba u nikiego praktycznie w tym meczu, chociaż w kilku pojedynkach rzeczywiście pokazał się z dobrej strony, dobrze obierając ścieżki i nie dając się złapać. Pamiętajmy o defekcie Maxa Frike w drugiej serii i nie wiem, Patryku, czy to zdarzenie tak naprawdę nie odebrało mu całego animuszu, bo nic tak naprawdę w tym meczu nie zrobił. Był jednym z najgorszych zawodników, pewnie najgorszym, jeśli chodzi o jego funkcję w tym zespole, a zdobycz w tym, ale potem też Jakobsen miał, pamiętamy, na drugiej pozycji chyba zaczęła mu defektować maszyna, jakoś tak było w tej trzeciej serii, chyba zapłon i też koniec końców jeden z tych biegów właśnie, gdzie zero zdobył punktów, to nie jego, to jakby nie jego sprawka, ale masz rację, tutaj są spore rezerwy w tym zespole, ale Norbi Krakowiak to też nie jest to wjechanie się, ten Wadim Tarasenko, który niby ma nie trenować z zespołem oficjalnie, ale gdzieś tam słyszeliśmy, że miał upadek na zamkniętym treningu, właśnie, gdzie sam, Darku, jeździł. Żeby to było gdzieś tam. No, nawet Krakowiak powiedział, że za bardzo nie może mówić, jak oni ten sparing odjeżdżali. To w ogóle jest tak nieprofesjonalne. Taka profesjonalna liga. Wszyscy mówią, wszyscy się śmieją, jakby przy piwie siedzieli, przymykając jedno oko, tak, grube miliony lecą. To jest w ogóle... To jest folklor, że ci, którzy mówią folklor, to nie wiedzą, że sami są folklory. Oczywiście, że tak. A my to, całe szczęście, właśnie dlatego wspierajcie nasz kanał, kochani, bo my nie jesteśmy pod nikogo podwieszeni. Tak naprawdę to wszyscy chcą nas spuścić, ale to już nieważne. Wiadomo, że pierwsza seria to było oczywiście 6 punktów na rzecz Grudziądza. Potem to Leszno musiało odrobić, odrobiło już w drugiej serii. I tak się trochę to kolebotało, Patryku, aż do tej końcowej piątej, czyli biegów
nominowanych, bo najpierw 2 do 4 Litsi ze Smektałą wygrywają na Jakobsenie. Przejdziemy sobie jeszcze do Pludry. W ogóle dlaczego Litsi miał w tym biegu jechać, jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego meczu, kochani. No ale bieg piąty to poezja Kołodzieja i Grzesia Zęgoty i koniec końców to jest 10 punktów straty. Właśnie, to też tak było, że troszeczkę się działo na tym meczu. Jakby nie było, to jednak było tych mianek trochę, chociaż nie jakoś tam strasznie dużo, to jednak były takie biegi, gdzie właśnie albo gospodarze, albo goście wygrywali 5-1 i to z taką przewagą, że nie dało się tego oglądać. W sensie tak nudne to było. Aż było dziwne, że to tak może się wszystko ułożyć, że właśnie jedna drużyna i druga tak na zmianę strzelają sobie po tym plaskaczu te 5-1. I jakby z tego nie wynika za bardzo, jeśli chodzi o to, żeby pójść w jakąś stronę, na przykład jak ten GKM zaczął odrabiać, bo właśnie jakby nie było. No 5-1 na Holdera i Ratajczaka, tego Czugunowa, chyba z Krakowiakiem, z tego co kojarzę, w 10 biegu i wydawało się, że to idzie w dobrą stronę, a potem jak mówisz, znowu w drugą stronę 5-1 i znowu 1-5 i znowu 2-4, no i końcóweczka to wiadomo, to już też 6 strzałów. W sensie minus 6 w tych dwóch nominowanych, to już w ogóle masakra była. Tak, w tym środku spotkania właśnie, jak mówisz, Patryku, w biegach o 9 do 11, w sumie 12 działo się, tam w ogóle remisów nie było. Jeśli chodzi o stronę leszczyńską, to Janusz Kołodziej, kochani, w 16 biegach w tym roku w Ekstralidze 10 wygrał, średnia 2,69, 13,7 na mecz. Rewelacyjna i 84% skuteczności pokonanych zawodników wszystkich, z którymi startował. To jest niesamowite. To jest, Patryku, zupełna kontra do Chrisa Holdera, który nie kończy tego meczu, jak wiadomo, po akcji, to przejdziemy sobie do tego, jak będziemy mówili o Grudziądzu, do biegu 14, ale Chris Holder, słuchaj, do trzeciego biegu włącznie w tym spotkaniu, jego średnia zapikowała do 1,8. Spotkanie temu miał 3 przegrane 1-5, tutaj też już kolejną sobie włożył do swojego portfela i to wyglądało fatalnie. To jest właśnie tak, mam pytanie do ciebie, bo myśmy sobie rozpisywali przed sezonem, kto będzie w tej liderce. Mieliśmy Kołodzieja, Holdera i Smektałę, a teraz chyba Kołodzieja, Zęgotę i kogo? No właśnie, powoli ten Smektała chyba rośnie, bo dzisiaj też potrafił pokazać akcje naprawdę niesamowite. W ogóle jak nie Smektała, w sensie, może inaczej, on jechał tak grzecznie, jak to Smyku potrafi, ale jak miał już okazję, to wyprzedzał i nie bał się tego, chociaż zostawiał znowu moim zdaniem za dużo miejsca, jak na, no jakby... Na za grzeczny jest chłopak, tak. No za grzeczny i miał szansę, żeby kogoś, nie wiem, wywieźć, czy kogoś przynajmniej zamknąć mu bramę, to nie robił tego, zostawał mu miejsce, ale dzisiaj miał tyle szwungu w motocyklu, że potrafił wyprzedzać na dystansie i robił to i za to w ogóle wielkie brawa, bo naprawdę się przyłożył, już nie mówiąc o tym, że w moim menadżerze zrobił bardzo ładne punkty, bo 8 plus 2 to jakby nie było średnia 2-0 po tym meczu, więc on rośnie, no i ten Zęgota, który no wow, kolejny mecz niesamowity, kolejny mecz, gdzie jedzie w 15 biegu i w ogóle no znikąd, znienacka się nam pojawił, bo miał być, tak jak mówisz, miał być ten Holder, a jego dawno nie było i nie widać go niestety. To prawda. Grzesiu Zęgota jest drugim najskuteczniejszym zawodnikiem teraz Unii Leszno ze średnią 2,06. Co za powrót do Ekstraligi. Wiadomo, że to 3 spotkania, to jeszcze pierwsze koty za płoty, 2 słabsze zespoły teoretycznie, czyli Krosno u siebie i właśnie teraz Grodziąc na wyjeździe, ale to nie jest wcale najgorsza śpiewka. Litsi ratuje sobie ten mecz tak naprawdę, bo on ostatnio jeździ tak 0 dwójkowo, a tu zamiast jedzie Chrisa Holdera w biegu nominowanym, wygrywa ten bieg 14 i łącznie 7. Zgadzam się co do tego wszystkiego. Szkoda Damiana Ratajczaka, który nie tylko psuje nam robotę w menadżerze, w Eliga menadżerze, ale też bardzo pechowy występ, bo po tym zahaczaniu tym daszkiem o tę przebrzydłą taśmę, to jest kolejny mecz, gdzie taśma gra główne skrzypce, przynajmniej na początku, to potem te 2-0 już Huberta Jabłońskiego się lepiej oglądało, który w 3 biegach zrobił 3 jedynki. Tak, sam był zachwycony tym swoim wynikiem, mówił, że troszeczkę Damian tam pokpił sprawę i może te ustawienia nie były takie,
jak powinny być, ale no wiadomo, jak to się tak naprawdę ułożyło w ten cały mecz, że jeden punkt zrobił na trupie, bo był defekt Frika, tak jeden jest. Zrobił na tym, że Ratajczak już to kompletnie się spalił w blokach w tym drugim biegu, bo trzeci raz wyjechał i już tak został w tyle, że już bardziej się nie dało i chyba sam już po prostu zrezygnował z tego, z tej jazdy, więc no trochę tak, trochę za mocno chyba, za dużo o sobie myślał, ale jakby nie było, trzy punkty zrobił, jak to powiedział pan Dryła, od dawna chyba 8 meczów czy 8 występów, kiedy nie zdobył żadnych punktów w biegu poza juniorskim, tutaj mu się udało, a więc Damian ma nad czym pracować, mecz taki pokorny chyba, dla pokory, bo nawet po tym wykluczeniach, znaczy nie po tym, nie wykluczeniach, tylko po tym fatalnym starcie, w tym pierwszym swoim starcie, to powiedział, że no nic, trzeba wziąć się do roboty, szukać punktów dalej, więc fajne takie podejście do tego zawodu, no ale szkoda, że tak się to skończyło, tak jak mówisz, do naszego menadżera również. No, póki co Damian Ratajczak robi tylko punkty na juniorach w tym sezonie. Nie zrobił jeszcze na seniorze ani jednym, ale przynajmniej wygrywał biegi juniorskie dwa razy, a teraz właśnie podwójna wtopa Unilash. No, w takim razie przejdźmy sobie do Grudziądza, Patryku. Wystaw Intuo Laurkę do Grudziądza, w którym oprócz Nikiego Pedersena, który ma teraz średnią aktualną 2,47, nikt nie wybija się poza 1,64, którą ma Flick. Właśnie, jeszcze tylko chciałem zahaczyć do tego kołodzieja niesamowitego, który tak no fenomenalnie ścigał tego Pedersena. Zresztą, tak jak nie zawsze leży mi komentarz pana Dryły, to dzisiaj naprawdę trafiał w punkt moim zdaniem i świetnie się to oglądało z jego właśnie komentarzem. Te ściganki właśnie, kiedy kołodziej brał właśnie za rogi tego Nikiego Pedersena, którego pokonał 3 razy i właśnie ten Niki moim zdaniem, no dzisiaj był pokonany 2 razy przez, więc jakby powiem, 3 punkty stracił na rzecz kołodzieja. I tak. Oprócz tego stracił tylko 1 na Zęgocie, w sensie przez Zęgotę. Więc nie był zły, no bo po prostu geniusz go dzisiaj prześcignął i te 3 tytuły dzisiaj niestety nie grały roli w ogóle jego byłe mistrza świata. A poza tym był moim zdaniem dobry, świetny, no tylko, że był ktoś lepszy dzisiaj. I to jest cały Niki z dzisiejszego dnia, który no pewnie 11 punktów to dobry wynik, ale nie dla niego. I pewnie też drużyna chciałaby więcej. Wiadomo, że on od siebie też wymaga bardzo dużo. I tak jak mówisz, ta reszta, no niby w kratkę, każdy, nie było zawodnika, który miał 0 punktów, chyba, że ktoś nie pojechał, jak Rafalski, ale mało tych punktów. Niestety ponoć jakieś Grand Prix Grudziądza było i ktoś tam wygrał te Grand Prix i pojechał dzisiaj w meczu, ale ani ten Krakowiak, ani ten Frik, no nawet właśnie Frik zaczyna być takim chyba pierwszym teraz do wywalenia, bo chyba już Krakowiak lepsze punkty zaczyna robić i lepiej wyglądać na trasie, więc jakby, ja rozumiem, że mówisz o tym defekcie tam, który mu się trafi, który mógł ustawić jego spotkanie, ale myślę, że to jest jakieś taka twoje, wiesz, co, miłość z czasów jeszcze, jak jeździł dla Zielonej Góry. Twoją miłością Krakowiaka to on zdobył 2 i 3+1 do tej pory, a Frika jednak zrobił 8+1 i 9 i teraz mu się trafiło. Ja bym jeszcze poczekał nad wywalaniem tego Maxia, ale no fatalny. Teraz pokonany tylko Licji, to w jego momencie słabości. 2 przegrane mecze, biegi podwójnie, jeśli chodzi o Maxa Friki. To nie był jego mecz. Gleb Czugunow zastanawiający jest i Fredrik Jakobsen, bo to są zawodnicy, którzy ze wszystkimi potrafili wygrać, oprócz Kołodzieja i Zęgoty, i z wszystkimi przegrać tak naprawdę. No to, co ratuje z tych dwóch zawodników, jeśli chodzi o te formacje, to, co ratuje Fredrika Jakobsena, to, że on dla mnie jest ścigaczem meczów w tym spotkaniu, bo 5 mijanek aż ma. 3 trzyma Janusz Kołodziej, więc Fredrika w końcu, mam nadzieję, że w końcu ktoś będzie chciał być tym liderem, a nie, że znowu wyjdzie na nasze, nieskromnie powiedziawszy, że okazuje się, że ten zespół to jest jeden lider i cała druga linia. No właśnie, no nie, na pewno są, tak jak mówię, no talenty każdy ma z tych zawodników, z tych 4, Frik, Jakobsen, Czugunów, Krakowiak, jeszcze dodając do tego od następnej kolejki pana, oczywiście teraz Henkiet, każdy z nich ma talent i ten przecież Szczepaniak też, tylko żeby to wypaliło, żeby przynajmniej tych 3 z nich ten sezon miał dobry, bo mówię, gdyby nie to, że tam bez Woryny przyjechał Włókniarz, to byśmy dzisiaj mówili o zerowym zarobku punktowym i fatalnych perspektywach, a tak to gdzieś tam się to jakoś trzyma, ale no słabo to wygląda, więc... Dajcie znać, kochani, jak wy sądzicie w komentarzach pod tym odcinkiem, co wy sądzicie o tym spotkaniu, o dyspozycji zarówno Grudziądza, jak i Leszna. patronite.pl/parkmaszyn to są progi wsparcia naszego kanału, żeby było jeszcze ładniej, przyjemniej i przystojniej.
Tak jest, oczywiście akcja Żużlowa Rodzina się razem trzyma, to jest wsparcie dla Andrzeja Szymańskiego. Wszystkie linki a propos tej akcji i a propos wywiadu też potem wszystko w opisie tego odcinka. Zapraszamy. To tyle a propos tej akcji i nas dziś. A my jeszcze, wiesz co, bo tak głupotę zrobiliśmy, Patryku, i nie powiedzieliśmy o tej kontrowersji, o Kacper Pludrze. Dałbyś czerwoną kartkę zamiast żółtej już tak na koniec? Nie. Nie. Okay. Nie, bo jakby samo nastawienie, samo to, że on wyszedł do tego Chrisa i chciał go przeprosić, to jeżeli ktoś by tak chamsko zaatakował, to czułby wewnętrznie, że był jest złym człowiekiem i by nie wyszedł z tą ręką. Mm-hmm. Więc myślę, że samo ten gest znaczy, że on nie chciał. Już za to ten kolor powinien zblednąć tej kartki. Ja tylko dodam, że... Zbleść. Tak jest. Zbleść lepiej, albo zblednąć, jedno z tych, zblendować. Ja tylko dodam, że Kacper miał problem po prostu, że chciał wyjść chyba po prawej za koło smyka i jeszcze lekko zagrodzić drogę Chrisowi, ale to się nie uda w tym momencie. I przy takich umiejętnościach to tyle. Dziękujemy serdecznie za odcinek. Polecamy inne materiały już na naszym kanale niedługo. Bye, bye.